Szanowni biskupi i kapłani Polski, studiowaliście teologię katolicką i wiecie, że jawny heretyk nie może być prawowitym papieżem. Niedawno publicznie wypowiedział się o tym były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Müller. Cytat: papież ipso facto traci swój urząd, jeśli staje się heretykiem, to znaczy, jeśli jego nauczanie jest ewidentnie sprzeczne z objawieniem i dogmatycznym nauczaniem Kościoła. Bergogliowe nauczanie jest w oczywisty sposób sprzeczne z objawieniem i dogmatycznym nauczaniem Kościoła. Dlatego Franciszek jest nieważnym papieżem i jako heretyk utracił swój urząd. Były nuncjusz USA Carlo Maria Vigano już w 2018 roku wezwał nieważnego papieża do rezygnacji i w świętej liturgii już nie wymienia jego imienia. Uznanie należy się arcybiskupowi Lęgowi, który też wyraźnie oddzielił się od nieważnego papieża. Bergoglio zrobił bardzo niecny krok w stronę niszczenia resztki Kościoła katolickiego. Czy nie zastanowicie się w swoim czasie i nie wyjdziecie z tego grona ludzi z ograniczoną odpowiedzialnością, które uzurpowali władzę Kościele i nic duchowego nie mają między sobą i w sobie? Katolicki Kościół dziś już nie ma Ojca Świętego. Jest stan sede vacante. Co więcej, Bergoglio zbudował taką strukturę, że już nawet nie może być wybrany prawowierny papież, który zapewniłby warunki do ratowania lub odnowy Kościoła. Obecny bergogliowy synodalny proces oznacza otwartą satanizację Kościoła. Jest już tylko jedno rozwiązanie: oddzielić się od heretyka i jego heretyckiego programu. Tego radykalnego kroku wymaga Bóg od was, biskupi i księża polscy. Kościół jest pośrednikiem wiecznego zbawienia. Heretyk, który sam wykluczył się z Kościoła, nie może stać na jego czele. Franciszek Bergoglio okupuje papieski urząd nielegalnie, to znaczy nie jest prawomocnym papieżem. Ten nieważny papież bardzo się śpieszy, by nadużywając władzy papieskiej przekształcić Kościół Chrystusowy w satanistyczny antykościół New Age. Jego tak zwany synod o synodalności jest stopniowym samobójstwem Kościoła katolickiego. Dzisiaj zapewne każdy uczciwy katolicki biskup i katolicki ksiądz w Polsce o tym już dobrze wie. Ale problem polega na tym, że wszyscy milczą i nie są w stanie przeciwstawić się intruzowi, który nadużywa władzy papieskiej przeciwko samemu Bogu i Kościołowi Chrystusowemu. Milczenie i bezczynność stają się zgubnymi, ponieważ to, co dzisiaj jeszcze można zrobić dla ratowania, jutro już nie będzie możliwe bez wielkich persekucji i prześladowań. Nastąpił czas, aby kilku biskupów Polski wraz ze swoimi diecezjami, a nawet cała konferencja episkopatu oddzieliła się od prawnego podporządkowania nieważnemu papieżowi. Stworzy to z prawnego punktu widzenia polski kościół sui juris, który potem może przyjąć prawomocnego i prawowiernego papieża. Ale jeśli zaniedba się czas, ten proces już będzie połączony z ostrym terrorem
ze strony światowej masonerii, tak zwanych budowniczych nowego światowego chaosu, którym Bergoglio służy. Oczywistym jest fakt, że Kościół Chrystusowy będzie tu aż do powtórnego przyjścia, ale w Polsce wtedy będzie być może już tylko w katakombach. Czy jesteście świadomi tej odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość, drodzy polscy biskupi i księża? Tu chodzi o skarb wiary, który był dany polskiemu narodowi. Chodzi o zbawienie milionów nieśmiertelnych dusz. Jeśli jak najszybciej nie podejmiecie radykalnego kroku, poniesiecie przed Bożym sądem straszliwą odpowiedzialność za masowe odstępstwo i tajne przeprowadzenie polskich katolików do antykościoła New Age, który kończy we wiecznym potępieniu. Zwykli katolicy nawet tego przejścia nie będą świadomi, ponieważ ono będzie odbywać się pod fałszywym sztandarem Piotrowych kluczy. Bergoglio zrealizuje to poprzez was, drodzy biskupi i księża. Potrzebuje jedynie waszej bierności, która jest jednocześnie waszym przyzwoleniem na jego przestępczą hiperaktywność, która ciągnie do wiecznego potępienia. Odnosząc się do bergoliańskiego synodu o Amazonii, kardynał Brandt Müller skomentował: to nie jest tylko apostazja, to jest głupota. A co do intronizacji demona Paciamamy w głównej świątyni kościoła, było to publiczne bałwochwalstwo, rażąca profanacja świątyni i sprowadzenie przekleństwa na kościół. Co do poświęcenia się Bergoglia demonom i diabłu podczas rytuału w Kanadzie pod przewodnictwem szamana, była to bezprecedensowa zdrada Boga i wołająca do nieba kpina ze wszystkich męczenników i świętych. Ale przede wszystkim jest to zaprzeczeniem pierwszego przykazania dekalogu. I'd like for you to put your hands on your heart, each one of you. I asked the Western Grandmother to give us access to the sacred circle of spirits so they can be with us. Jeśli chodzi o Bergoglię, bezwstydne promowanie LGBTQ i w synodalnej drodze, jest to bluźniercza legalizacja niemoralności. Bergoglio zaprzeczył Bożym prawom i przykazaniom i wykopał grób dla Kościoła katolickiego. Jeśli chodzi o to, że zmusił wszystkich członków Watykanu do szczepienia genetyczną surowicą uzyskaną przez drastyczne mordowanie nienarodzonych dzieci, to już jest satanizm. Jeśli chodzi o jego promowanie transseksualizmu, który kończy się przeoperowaniem płci, jest to programowanie drastycznych zbrodni przeciwko ludzkości. Czy człowieka, który to wszystko publicznie popełnia,
a tym samym wystąpił przeciwko Bogu, przeciwko Chrystusowi i przeciwko Kościołowi. Chcecie sztucznie nazywać, wy, drodzy biskupi i księża, Ojcem Świętym i podporządkowywać się jego programowi likwidacji Kościoła? Mamy nadzieję, że takiego biskupa i takiego księdza, który by świadomie tego chciał, w Polsce nie ma. Ale jeśli jest, to od takiego zamaskowanego apostaty i Judasza należy się bezwzględnie zdystansować. Jeśli w tej dramatycznej sytuacji polski katolicki biskup lub ksiądz milczy, popełnia tym oczywiste przestępstwo. Jeśli chodzi o synodalną drogę Bergoglia, jej owoce możemy już zobaczyć w Niemczech. Również biskupi flamandzcy publicznie promują kościelną legalizację małżeństw sodomitów. Czyniąc to, błogosławią ich odrzucenie pokuty i zatwierdzają im drogę do potępienia. Biskup pomocniczy z Holandii, Rob Mitzers, prawdziwie wypowiedział się na temat synodalnej drogi. Synodalna droga to recepta na katastrofę. Ten biskup i były prefekt kongregacji, a także były nuncjusz USA i polski arcybiskup Lęga są proroczym głosem dla współczesnego Kościoła. Ale żaden z nich nie jest biskupem diecezjalnym, to znaczy nie ma władzy i odpowiedzialności za Kościół na określonym terytorium, więc nie ma nawet możliwości, aby oddzielić się wraz ze swoją diecezją od samobójczej struktury Bergoglia, a następnie przyjąć prawowitego papieża. Tylko ten krok pozwoli zachować zarówno nauczanie katolickie, jak i samą instytucję papiestwa. Dla was, biskupów polskich, nadszedł czas ratowania Syjonu. Nadeszła ta chwila. Oddzielcie się od bergoliańskiego Babilonu i to jak najszybciej. Taka jest wola Boża dla Polski. W tej intencji niech wszyscy szczerzy katolicy w Polsce odmawiają święty różaniec w czasie między 20 a 21 godziną. Wtedy Matka Boża Częstochowska wyprosi dla biskupów i księży siłę do podjęcia ratunkowego kroku dla ocalenia Chrystusowego Kościoła i narodu polskiego.